Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wilno Łączy. Mody kulinarne zmieniają się jak każde inne. Była era food trucków, slow food czy brunchów, a w kwarantannie modne jest wymyślne gotowanie w domu. Od kilku lat niezmienną popularnością cieszą się jednak babeczki, torty i inne smakołyki ręcznie robione na zamówienie. Droga do serca prowadzi przez żołądek, ale jak znaleźć najkrótszą drogę wśród różnych trendów i smaków? Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Manuela Macinkiewicz, właścicielka studia kulinarnego, które oferuje ręcznie robione babeczki, torty i inne słodkości. Pracuje w dziedzinie mody i reklamy, a słodycze pochłaniają cały jej wolny czas. Mimo dążenia do celów zawodowych, za największą wartość uważa rodzinę. Dominika Sweckiewicz-Utie od kilku lat prowadzi bloga kulinarnego oraz robi na zamówienie torty i babeczki. Studiuje hotelarstwo i gastronomię i ma nadzieję, że w przyszłości te studia pozwolą jej na założenie własnej kawiarni lub cukierni. Książki kulinarne to jej ulubione lektury. Czasem dla znalezienia nowego przepisu jest gotowa poświęcić nawet spotkanie z przyjaciółmi. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta pasja do gotowania. Skąd wzięła się u Was, Manuelo? Słodycze zawsze byli po prostu kupowane u nas w domu. Jako, że mamy wystarczająco miłośników słodyczy w domu, to właśnie szybko wszystkie zapasy nam się skończały. Właśnie wtedy postanowiłam, że no, trzeba coś robić samej, nie jakoś to próbować. No i właśnie zaczęłam. Nieźle mi się to udało i nawet moje bliskie mówili, że nawet to jest smaczniejsze niż te jakieś ciasteczka kupowane. Dominiko, a u Ciebie jak się zaczęło, czy pamiętasz? Ja miałam to inaczej, bo mama zazwyczaj mnie prosiła nie przeszkadzać w kuchni. Chyba pasja wzięła się ze zdjęć i filmików, które znajdowałam w internecie. No i jakoś to się tak zaczęło. A pamiętasz swoją pierwszą potrawę, którą przygotowałaś już bardziej w ramach takich właśnie tych swoich zainteresowań kulinarnych? Było to ciasto, które potrzebowało tylko 5 składników, ale wtedy to było dla mnie duże wyzwanie. No udało się dosyć dobrze i mama była pierwszą osobą, która spróbowała go i do dziś dnia zawsze czeka, bym go przygotowywała. Manuelo, mówisz, że zaczęło się wszystko od gotowania dla swoich najbliższych, ale w pewnym momencie wypłynęłaś już na szersze wody i Twoje wyroby zdobywają popularność. Czy pamiętasz ten moment, kiedy to nastąpiło? Czy było to trudne w ogóle? Ja nigdy nie myślałam o jakimś biznesplanie. Wszystko zaczęło się rozwijać bardzo naturalnie. No i właśnie kiedy już poczułam, że nastąpił taki moment, kiedy już się wszystko się zaczęło rozwijać bardzo szybko, właśnie wyzwaniem na mojej drodze wyglądało wszystko, właśnie zaczynając chyba od pudełeczek. Właśnie na Litwie też jest mały wybór właśnie dekoracji, jakichś upiększeń, nawet tych samych papierek, co dotyczy słodyczy. Nawet odpowiedzialność po prostu do konkretnego klienta, nie? I jego święta. Dominiko, ty prowadzisz bloga kulinarnego, też sprzedajesz swoje wyroby, ale jak na razie wspominałaś, że przede wszystkim dla takiego bliższego grona rodziny, znajomych, przyjaciół, ale chciałabyś też tę działalność rozszerzać. Jak obecnie udaje Ci się dzielić tą pasję ze studiami i z takim życiem codziennym? Owszem, czasem bywają noce, kiedy muszę sen zamienić na kilkugodzinowe upiększanie swoich wypieków, ale zawsze potem czuję zmęczenie przyjemne i satysfakcję, a zwłaszcza gdy widzę ten piękny rezultat. Ogólnie tego rodzaju działalność, sprzedawanie takich wyrobów robionych ręcznie, jak najbardziej naturalnych i wyjątkowych, też oryginalnych, to działalność popularna ostatnio. I jest właściwie też zapewne duża konkurencja w tej dziedzinie. Myślę, po prostu trzeba być sobą i właśnie nasza unikalność to jest klucz do sukcesu. Myślę, nawet są takie prace, po którym od razu można zobaczyć, kto jest wykonawcą tej pracy i myślę, to taki podstawowy znak, że ten specjalista idzie dobrą drogą.
Jak myślisz, co Ciebie wyróżnia, co właśnie Twoje wyroby? Może moja umiejętność do nawiązania nowych relacji, nie? Taka ciepła atmosfera i chyba taka bardziej strona fizyczna, a nie emocjonalna, to by była wizualizacja, ponieważ dla mnie estetyka w ogóle w jedzeniu jest numer jeden i w ogóle myślę, że wygląd i smak to są takie dwa między sobą ściśle powiązane składniki. Dominiko, a ty nie obawiasz się takiej konkurencji w tej dziedzinie? Nie mogłabym nazwać to takim czymś, co mnie bardzo straszy, ale dla takich osób jak ja, początkujących, inspirować się, myślę, warto bardziej popularnymi cukiernikami, które coraz więcej przedstawiają nowe jakieś techniki dekorowania swoich wypieków. Co mogłoby być taką twoją mocną stroną? Moja cierpliwość, która pomaga mi zawsze iść do przodu i nie opuszczać rąk. No i chociaż te kroki nie są takie duże, jednak zawsze mam chęć osiągnąć lepszych wyników. Mówi się, że droga do serca prowadzi przez żołądek i rzeczywiście jedzenie może w nas wywoływać różne emocje, sprawiać przyjemność, czy na przykład nawet wywoływać jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Czy przygotowując swoje desery też o tym myślicie, żeby wywoływać te jakieś pozytywne emocje, Manuelo? Na moich pudełeczkach kryje się hasło, tłumacząc z języka litewskiego, które oznacza, że moje właśnie wypieki, ciasteczka łączą. Myślę, za pomocą jakiejś słodkiej niespodzianki można też wyrazić jakieś uczucia dla innej osoby, czy to też jakieś święto, czy impreza. Kiedy następny raz ludzie będą próbować na przykład jakieś moje ciasteczka, po prostu wspomną to i takie pozostawi to taki po sobie dobry ślad i takie ciepłe emocje. Na pewno się zgadzam, bo zawsze zostaję przy takim zdaniu, iż kombinacja, która połącza się pomiędzy smakiem a wyglądem i daje emocje dla osoby, która u Ciebie zamówiła, to jest bardzo ważne, dlatego że często zostawiają te ludzie komentarz, który jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy i zachęca do rozwoju w tej branży, więc to tak nazwijmy jest taka wymiana dobrych emocji. A same w swoim życiu takim codziennym, prywatnym stosujecie tą zasadę przez żołądek do serca? Może niekoniecznie płci przeciwnej, ale też rodziny, przyjaciół, najbliższych? Ja na pewno tak. Jeżeli coś robię dla rodziny, to zawsze staram się, aby to wyglądało estetycznie, ale właśnie zawsze nie zapominam o tym, żeby i smak był dobry, bo to połączenie jest bardzo ważne, to moja odpowiedź jest tak. A zatem jak znaleźć tę drogę do serca najbliższych osób przez żołądek? Posłuchajmy. Na pewno Manuela częstuje wszystkich. Manuela jest tym człowiekiem, który po prostu lubi słodycze, jest sama tym człowiekiem, który lubi robić ich i dlatego lubi częstować. My częściej, jak się spotykamy, to idziemy do jakiejś kawiarni, próbujemy jakieś desery, też często omawiamy, co się spodobało, co nie, co moglibyśmy ulepszyć, gdybyśmy na przykład, gdybyś to robiło u nas w domu, właśnie gdyby to robiła Manuela. Od dzieciństwa ma te takie zamiłowanie do gotowania. Ostatni czas szczególnie zachwycony jest takim wypiekami kulinarnymi, które wyglądają dobrze, nie tylko smakują, bo interesuje się, jak to wizualnie wygląda, jak jest tam, znaczy te designy, chyba szuka, porównuje, próbuje i robi takie eksperymenty i jej to zupełnie fajnie udaje się, wszyscy widzimy. Ona w tym widzi i zachwycenie i takie, no jest w ogóle takim, samokrytyczna jest i bardzo dobije się celu mocno. No, nie wiem, my jesteśmy z nią bliźniakami, to tak my śmiejemy się, że rozumiem ją dobrze, że jak cel mamy, to bardzo mocno dobijamy się jego. Już nawet oglądając zdjęcia różnych wyrobów, można dostać się zawrotu głowy. Tak dużo jest różnych kolorów, smaków i połączeń. Jak byście powiedziały, które są obecnie najpopularniejsze? Co obecnie najbardziej ludzi interesuje, Manuelo? Tak naprawdę bardzo różnie. Tym to jest ciekawe, ponieważ zawsze inne. Może być to jakiś super słodki deser czekoladowy, albo na odwrót powiedzmy coś lekkiego, wiosennego, jak lubię mówić. Zależy to od sezonu. Powiedzmy, kiedy mamy święta bardziej wiosenne, nie 8 marca, dzień mamy, to może po prostu ludzie bardziej lubią wybierać jakieś desery bardziej kolorowe, nie więcej jakichś jagodek. Dominiko, a ty jakie masz obserwacje? Co jest obecnie na topie w deserowym świecie?
wracają do mody żywe kwiaty, tylko korzystane w minimalnym stylu, albo też masa cukrowa, którą kiedyś stosowano do pokrycia całej powierzchni tortu, a teraz tylko do konkretnych detali. A dla Was samych, co jest inspiracją, jakimś takim przykładem, czy czymś, co może wywołać nowe pomysły? Gdzie szukacie tych idei nowych, Dominiko? Inspiracji teraz jest wszędzie bardzo dużo. Ja chyba najczęściej ją biorę z internetu, a przed 2-3 latami zazwyczaj wiedzę brałam z też różnych platform i filmików, które tam widziałam, ale po jakimś czasie postanowiłam, że muszę wkładać w siebie coś i jakoś inwestować, więc od pewnego czasu mam różne kulinarne online lekcje w różnych szkołach, no i stamtąd też biorą się różne inspiracje. Czy odczuwasz, że sama może też jesteś dla kogoś inspiracją? Prowadzisz swojego bloga już od kilku lat. Czy są reakcje ludzi, którzy się interesują? Może zrobili coś według Twoich przepisów? Gdy tylko coś takiego zobaczę, to bardzo miło mi jest. I mam nadzieję i wierzę w to, że możliwie jestem dla kogoś inspiracją, a w przyszłości możliwie będę tak samo kogoś inspirowała, jak ja teraz patrzę na inne, bardziej popularne osoby. Manuelo, a Ty skąd czerpiesz swoje idee? Tak naprawdę to jest taki ciekawy temat, ponieważ kilka razy otrzymałam pytanie właśnie, czy mogę rekomendować jakieś kursy kulinarne, czy też może jakąś książkę. I właśnie wtedy pomyślałam, że nie ma jakiegoś konkretnego źródła, skąd czerpię informacje. To jest jakoś chyba bardziej we mnie, w mojej głowie. Nawet nie wiem, jakim sposobem tak się mi układa. Kilka razy też śniłam, jak ma wyglądać mój deser, nie? I po prostu próbuję, po prostu eksperymentuję, próbuję i jasne, jest inna strona, powiedzmy bardziej naukowa, to takie składniki, nie? Chyba trzeba wiedzieć po prostu, jaki składnik z innym będzie jak działać, ale co dotyczy bardziej wyglądu, to chyba na dany moment mogę powiedzieć, że wszystkie idee są po prostu w głowie i po prostu próbuję. Mówisz, że często trzeba właśnie próbować, eksperymentować. Jak to jest z tym próbowaniem? Tak dużo słodyczy, w sensie, czy narzucasz sobie jakąś dyscyplinę? Jak udaje się nie zasłodzić, mając taką słodką pracę? Chyba muszę podziękować po prostu rodzicom i swoim genom, ponieważ nie muszę jakoś specjalnie śledzić o to, co jem, ale właśnie próbuję dużo i jem też dużo słodyczy i swoje jakieś zawsze próbuję. Nie ma tak, że coś zrobię i po prostu ktoś inny to próbuje. To zawsze, zawsze muszę być pierwszą osobą, która to spróbuje. To na pewno próbuję dużo. Ja nie mam takiego jak Manuela, że w genach mam figurę od rodziców tak dobrze ułożoną. To czasem się zdarza, że kiedy zjem za dużo niż chciałabym, to potem tak nie jem po 18 lub nie jem po prostu następny dzień, mniej korzystam z jakichś słodyczy, ale zawsze próbuję to coś nowego, co robię, bo muszę wiedzieć, jak to smakuje, aby być pewną, że klient będzie to spożywał i będzie mu się to podobało. Nasza rozmowa już prawie dobiegła końca i na zakończenie proponuję Wam jeszcze taką krótką grę. Ja rozpocznę zdanie i proszę Was o dokończenie go jednym lub dwoma słowami. I być może dzięki temu poznamy Was jeszcze trochę lepiej. Manuela, moje ulubione danie. Chyba jakieś mięsne. Dominika, najchętniej gotuję. W nocy. Manuela, najbardziej zaskakujący smak. Czekoladowy. Dominika, lubię próbować. Nowe przepisy. Manuela, mój autorytet w sferze kulinarnej. Chyba ja sama. Dominika, książka kucharska, którą zawsze mam w pobliżu. Mam ich kilka. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Jaki deser przypomina Wam dzieciństwo? Może lody? Tak zwany litewski deser dinginis. Cóż, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i życzę wielu słodkich inspiracji i powodzenia w tym, co robicie. Dziękuję. 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 I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Dominika Speckiewicz-Utie i Manuela Macinkiewicz. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.